zajętych i tak dalej. I dodatkowo wykaz, którym dysponuje gmina na chwilę obecną, jakie ośrodki u nas funkcjonują. I dlatego mam przy okazji prośbę do radnych. Poproszę panią Justynę, żeby ten wykaz skserowała i rozpropagowała wśród was wszystkich, żebyście ewentualnie mogli coś podpowiedzieć w formie aktualizacji, z uwagi na to, że sporo nieścisłości tutaj jest. Tutaj na przykład radny Cichocki mówi, że już zrezygnował z prowadzenia działalności na tym wykazie jest, wobec czego warto by było to wszystko zweryfikować od nowa, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Ogólnie mówiąc, tak jak analizowałem to tabelkę, to kwatery agroturystyczne, liczba miejsc noclegowych się zwiększyła, niestety uciekają nam miejsca noclegowe w pensjonatach, hotelach, zajazdach. Co do działania ze strony pana Starteka i przeszłego okresu już praktycznie turystycznego, na uwagę dwa bardzo ciekawe elementy zasługują: wpływ kajakowy, który został po raz pierwszy przeprowadzony na początku sezonu, kontynuacja starych czasów. Warto by było wszczepić to, żeby szkoły, ludzie odpoczywali w ten sposób. Dla państwa informacji, zainteresowanych w pierwszym etapie było 92 osoby, dwie osoby, tylko pogoda nam trochę plany popsuła. No i druga sprawa, bój na Świętej Górze w Staźlinach, też rewelacyjna impreza plenerowa. I z tego, co się tutaj dowiedziałem, to będziemy wszystko robić, żeby te sprawy były kontynuowane, corocznie powtarzane. Mając na uwadze pracę pana Starteka, deklarował się, że do 2017, dopiero w pierwszym kwartale, sporządzi w internecie stronę gminy, gdzie wskazane będą atrakcje, bazy noclegowe, gastronomiczne, promocja miejscowych podmiotów gospodarczych, imprezy turystyczne. No i tutaj akurat taki na gorąco pomysł wpadł, ale to jeszcze popracujemy, bo wiąże się z małymi finansami, żeby obok tego robić galerie bardzo atrakcyjnych miejsc w naszej gminie, ale żeby to galerie budowali nasi mieszkańcy na etapie konkursu fotograficznego na przykład, prowadzonego przez gminę, bo naprawdę czasami telefonem warto zdjęcie zrobić, które później będzie skutkowało pierwszą nagrodą w gminnym konkursie. Nie mówię, że to się stanie, ale będziemy chyba w tym kierunku akurat wykonywać czynności. Tak jak mówiłem, to przez panią Justynę poproszę, żeby rozpropagować i żebyście państwo ewentualnie odpowiedzieli dla pracownika w gminie, czy to jest aktualne, czy nie. Ja tam popisałem, także jak macie w komputerze, to bardzo bym prosił. No i druga sprawa, ocena pracy ośrodka kultury za trzeci kwartał. Dużo tego jest. W każdym miesiącu praktycznie coś się działo. Ja nie będę tego czytał, bo osobiście kilka razy uczestniczyłem w tych imprezach organizowanych przez pracowników ośrodka kultury, byłem zauroczony. To zostawię w sekretariacie do wglądu. A tak naprawdę to jedna rzecz mi się spodobała ze strony pana dyrektora. W obecnym roku, chyba to wiosną, miało miejsce, gdzie zaprosił wszystkich mieszkańców do wspólnego tworzenia programu, bądź też podpowiedzenia dla niego, co my jako mieszkańcy oczekujemy. No i z tego, co wiem, to frekwencja nie dopisała, nie chcę wskazywać nawet, ile tam osób było, wobec czego może powstrzymajmy się na chwilę obecną od krytyki, ale pomysłami rzucajmy, żeby pan dyrektor do tego się ustosunkował. Mi na przykład osobiście brakuje wyjazdu gdzieś do teatru, do kina zorganizowanego. Nie musi mi sponsor czy gmina płacić za to, jestem w stanie zapłacić, ale mi brakuje takiej osoby, która zorganizuje wyjazd, autokar podstawi i
pojadę na miejsce, oglądnę i przyjadę i będę zadowolony. No niestety u nas najbliższe kino to jest w Wełku, teatr to chyba Białystok, tak? No i tego bym chciał doczekać jeszcze ze strony Gminnego Ośrodka Kultury. I to wszystko praktycznie. Co do opiniowania projektów uchwał, to na bieżąco w trakcie dyskusji. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania ze strony Państwa Radnych co do złożonych sprawozdań przez przewodniczących poszczególnych komisji? W takim razie przechodzimy do części dalszej porządku obrad, części uchwałodawczej. Na pierwszym planie mamy uchwały budżetowe. Korzystając z okazji, że jest Pani Skarbnik, bardzo proszę Pani Skarbnik krótko o celowości i konieczności podejmowania dzisiejszych uchwał, zarówno zmian wieloletnich prognozy finansowej, jak i zmian budżetowych. Co prawda projekty uchwał omawiane we wczorajszych komisjach, ale jeszcze nie krótko. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej zmiany w budżecie 2016 jest to zmniejszenie dochodów i wydatków na kwotę 44 155 zł w roku 2016. Zmiany te wynikają ze zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016. Są to zmiany następujące. Zwiększenie planów wydatków o kwotę 18 450 w związku z chęcią zakupu działki w obrębie geodezyjnym Miłki, numer geodezyjny 14/2. Uchwała ta w sprawie zakupu tej działki była już wcześniej podjęta. Jest to ta działka przy parkingu przy Urzędzie Gminy Miłki. Następnie jest zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 132 tysięcy zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji pod nazwą Mazurska Pętla Rowerowa na następne lata, jak również zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 46 170 zł w związku z zapłatą za sprzęt hydrauliczny do samochodów OSP Miłki. Również nastąpiły przesunięcia na kwotę łączną 600 zł na wniosek sołtysów z sołectwa Bielskie i Konopki Wielkie. Również nastąpiło zwiększenie wydatków w dziale edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 26 659 w związku z przyznaniem stypendiów socjalnych i nastąpiło zmniejszenie dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę 44 155 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy jakieś pytania co do jeszcze tych uchwał budżetowych? W takim razie bardzo proszę Pana Przewodniczącego Komisji Budżetowej. Nie będziemy chyba się rozprawniali i w każdym... Nie, proszę opinię do dwóch uchwał. Do dwóch i opinia Komisji jest pozytywna dla dwóch uchwał. Zarówno do zmian wieloletnich. Do zmian w wieloletniej prognozie i do zmian w budżecie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos, zanim przejdziemy do głosowania nad uchwałami? Jeśli można jeszcze. Bardzo proszę. Panie. Właśnie do tego zmiany budżetu tu jest ta kwota 46 tysięcy za te urządzenie hydrauliczne, to już zostanie, została płacona, czy... Nie, ona po sprawie sądowej została Żada ugoda i rozłożenie na raty. I to jest jakby pierwsza wymagana kwota za te 3 miesiące do wpłaty. Bo to jest nakaz sądowy w tej chwili, tak, wynikający z ugody, która została zawarta pomiędzy gminą a firmą, która 3 lata temu przekazała sprzęt, za który nie zapłaciliśmy. Pan mecenas jeszcze chce. Proszę Państwa, no formalnie chodzi o to, że tam były takie
niewłaściwie była przeprowadzona procedura zakupu tego, żeby to było wszystko jakby ex lege i nikt do nas się tutaj nie czepiał z punktu widzenia finansów publicznych, to musieliśmy poprzez postępowanie ugodowe sądowe tą sprawę zamknąć. Ona została zamknięta, jakby sprzęt jest, zostało już wcześniej będzie to rozliczone w tym momencie na podstawie tej ugody sądowej i tylko tyle. Sprzęt zostaje u nas, jest naszą własnością. Kwota jest niższa od tej... Jest taka sama. Jest rozłożona na 4 lata, jedna lata nam zahacza na 2017 rok. Czy jeszcze jakieś pytania? W takim razie przechodzimy do podjęcia uchwały. Kto z Szanownej Rady jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2016-2027? Bardzo proszę o podniesienie. 15 głosów za. Kto z Państwa jest przeciw? Głos przeciwny. Uchwała została podjęta większością. Kolejna uchwała dotycząca zmian w sprawie budżetu gminy rok 2016. Czy jakieś pytania jeszcze? W takim razie kto z Szanownej Rady jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 15 głosów za. Kto z Państwa jest przeciw? 1 głos przeciwny. Uchwała została podjęta większością głosów. Kolejna uchwała dotycząca podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy miejskiej. Projekt uchwały omawiany w wczorajszych komisjach. Jeżeli są jakieś pytania bądź uwagi ze strony Państwa radnych, to bardzo proszę. W takim razie bardzo proszę o opinię komisji. Opinia komisji jest pozytywna. Jest za. Dziękuję bardzo. Pytań nie ma, nie widzę, nic Państwa nie sygnalizuje. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Miłki? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam jednogłośne podjęcie uchwały. Kolejna uchwała dotycząca określenia stawek podatku od nieruchomości. Również projekt uchwały omawiany w wczorajszych komisjach. Jeżeli są jeszcze jakieś uwagi bądź pytania, niejasności, to bardzo proszę. Bardzo proszę, panie radny. Jakie zaszły zmiany w stawkach? Coś się zmieniło? Tak, są niższe od zarówno w rolnym, jak i nie otrzymał pan tego wykazu? Otrzymałem, tak. Ale jest takie zestawienie rok poprzedni podatkowy, obecny. Znaczy obecny i przyszły, tak. Wynożyta w roku ubiegłym wynosiła 53,75. Natomiast w roku 2017 jest obniżka o złoty 31. To jest taka obniżka. Czy przy rolnym, jeżeli zostajemy przy cenie GUS-owskiej, nie ma konieczności podejmowania uchwały? Proszę? Ale pan pytał ogólnie o podatki, więc nie wiem. Czy od nieruchomości pan pytał? Od nieruchomości też są niewiele mniejsze, szczególnie tutaj przy przedsiębiorcach. Nie ma podwyżki, tylko jest obniżka w 3 punktach, natomiast pozostałe stawki podatku na poziomie obecnego roku. Bo to takie rzeczy właśnie jak podwyższenie, obniżenie stawek podatkowych to jest bardzo istotna rzecz dla mieszkańców, bo od tego jest uwarunkowane tak naprawdę wszystko, między innymi rozwój gminy albo
albo brak tego rozwoju, tak? Bo jak my mamy zachęcać ludzi do osiedlania się tutaj, do zakładania rodzin czy zakładania firm, jeżeli stawki mogą być niekorzystne? A najważniejsi są tutaj rolnicy, których jest ponad 80% w gminie. Stawka, jeżeli chodzi o podatek rolny, uległa obniżeniu. Mogę panu również radnemu przedstawić porównanie do lat ubiegłych, więc rok 2012 stawka podatku rolnego od 1 hektara przeliczeniowego wynosiła 137 zł, w 2013 150, w 2014 157, 50, w 2015 153, 42, w 2016 134, 37, w 2017 131. Czyli tendencja zniżkowa, tak, jeżeli chodzi o podatek rolny. W przypadku podatków od nieruchomości w trzech przypadkach jest obniżka, natomiast w pozostałych podatkach pozostają stawki na poziomie roku ubiegłego, które nie są w wielu przypadkach stawkami maksymalnymi. Jeszcze jakieś pytania, panie radny, pan ma? Tak, nie, dziękuję. Pozostali państwo radni? Uczestniczyliśmy wczoraj, była komisja i szeroko rozmawialiśmy na wszystkie tematy, także myślę. W takim razie bardzo proszę o opinię komisję. Opinia jest pozytywna, jednogłośna. Jak również rolnika. Dobrze, w takim razie przechodzimy do podjęcia uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotycząca podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminy Miłki położonej w miejscowości Ruda. Uchwała również omawiana w komisjach. Jeżeli jakieś pytania ze strony Rady, to bardzo proszę. Bardzo proszę, panie radny. Chciałbym się dowiedzieć, jakie zasady to będzie ta dzierżawa. Czy już jest jakaś wstępna robocza umowa? Nie, absolutnie nie. Chodzi tylko o jakby przyjęcie, czy jest wola taka. Z takim pismem, z taką prośbą zwróciła się do mnie Mazurska Akademia Sportu. Czy istnieje taka możliwość wydzierżawienia ewentualnie tego terenu pod działanie sportowe, czyli mają tam zamiar, ja tutaj państwu wczoraj prezentowałam ich projekt, zagospodarowania tej działki, która na chwilę obecną jest niezagospodarowana, zarośnięta, pod budowę boiska sportowego. Na pewno wstępnie tylko rozmawialiśmy, że jeżeli ewentualnie byłaby taka możliwość, to na pewno tym działaniem będą objęte także nasze dzieci, tutaj z terenu naszej gminy i także dla mieszkańców będzie możliwość korzystania z tego zaplecza sportowego. W tej Mazurskiej Akademii Sportu w tej chwili, która funkcjonuje w ramach Giżycka, jest około 150 dzieci, które są objęte tymi działaniami. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu dla wszystkich dzieci. Także na te zajęcia jeżdżą nasze dzieci z naszej gminy. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć ile osób. Niemniej rozmawiałam z niektórymi rodzicami z Rydzewa, którzy korzystają z tej Mazurskiej Akademii Sportu. No i w związku z tym prezes wystąpił z taką prośbą, czy ewentualnie istnieje taka możliwość, bo taki sam plan został przygotowany dla Spytkowa i taki sam plan został przygotowany także propozycja dla Wilkas. Jeszcze jedno może tylko dokończę, bo wczoraj padło pytanie od pana tutaj Andrzeja, czy będzie to kolidowało z Olimpią. Pozwoliłam sobie dzisiaj na wykonanie rozmowy z panem prezesem Olimpii, panem Jakubem Aleksiejczukiem. Mogę państwu przekazać informacje, które wniknęły z naszej rozmowy, że absolutnie on nie widzi tego jako konkurencji, tylko jest to możliwość współpracy, nawiązania współpracy z naszym klubem sportowym Olimpia. Myślę, że bardziej jest na korzyść, czyli chce pan Jaku współpracować z tą Mazurską Akademią Sportu, która dysponuje także
trenerami wykwalifikowanymi większej ilości, bo jak wiecie Państwo, w ramach naszej Olimpii tak naprawdę jako trener funkcjonuje tylko Pan Jakub, który prowadzi zajęcia z młodzikami, z seniorami. Natomiast tutaj fachowa siła taka wykwalifikowana kadra trenerska wspomogłaby w prowadzeniu zajęć specjalistycznych z naszymi dziećmi, bo te działania są skierowane do dzieci od wieku 5 lat do wieku 14. Bardzo proszę. Ja nie widzę osobiście żadnej możliwości wydzierżawienia komukolwiek, czy to będzie stowarzyszenie, czy osoba prywatna, czy instytucja nawet, gruntu, zwłaszcza takiej szerokości jak 1,7 hektara, na umowę, która nie jest sprecyzowana, w jakiej wysokości ta dzierżawa ma przebiegać. Czy to będzie dzierżawa za 100 zł rocznie, czy za 10 tysięcy zł rocznie. Bo równie dobrze taką dzierżawę można przeznaczyć na kogoś innego, na inne cele, na cele, które mogą przynieść korzyści majątkowe. Chociaż idea jest fajna. Uważam, że idea jest bardzo fajna, bo przecież cały czas mówimy o tym, żeby stworzyć większe możliwości rozwoju sportowego naszych dzieci, bo tak naprawdę tych zajęć pozalekcyjnych nie ma za wiele w naszej gminie. To nasze dzieci, które dojeżdżają do szkół, nie mają takiej możliwości, bo w szkołach zajęć pozalekcyjnych tak naprawdę popołudniowych się nie organizuje z różnych względów, przede wszystkim finansowym, a to jest możliwość stworzenia dla tych dzieci i z Rydzewa, i ze Staświn, i tutaj z Miłek udziału w zajęciach popołudniowych, w takich zajęciach zorganizowanych. To jest idea, tak jak Pan powiedział. Myślę, że jeżeli Pan Radny będzie miał tutaj lepszą propozycję, jeżeli chodzi o dzierżawę tej działki, no to jakby Państwa decyzja, tak? Natomiast taka inicjatywa powstała, z taką prośbą wystąpiono tutaj do mnie. Ja Państwu przedstawiam możliwości zagospodarowania obecnie działki, która nie jest zagospodarowana, a możemy wykorzystać ją pod kątem naszych dzieci. Co damy? Dzierżawa nigdy nie jest za darmo. No ale jaka wysokość, jakie są stawki tej dzierżawy? Tak naprawdę to musimy najpierw wiedzieć i określić, czy w ogóle chcemy, bo nie ma jeszcze umowy sprecyzowanej. Jak mogę sprecyzować umowę, jak nie wiem w ogóle, czy ta idea będzie przez Państwa podjęta? To no jak to mogę przygotować paradoks, umowę? Że oddajemy działkę w dzierżawę, nie mając umowy sprecyzowanej. My jeszcze nie oddajemy, to jest tylko podjęcie woli, że taką ewentualnie jest zgoda. Natomiast jeżeli byłaby zgoda, to wtedy przygotowujemy konkretną umowę, którą na pewno Państwo będziecie znali, z propozycjami. Na pewno w umowie będzie zawarta klauzula, że ma to być z przeznaczeniem także, że nasze dzieci, nasze środowisko będzie miało możliwość korzystania z tego obiektu. Natomiast trudno jest dzisiaj określić w tej chwili, na chwilę obecną, za jaką cenę, bo tak naprawdę no, nie ma jeszcze podjętej woli, że w ogóle Państwo chcecie, a samo podjęcie woli nie jest jednoznacznie wydzierżawieniem, tak jak Pan tu segura jest za darmo, bo przede wszystkim dzierżawa nie jest za darmo. Ale ktoś z tego robi użytek dla siebie, tak? Robi użytek, no tak, no. Jeżeli ktoś coś będzie pozyskiwało fundusze, środki, ponieważ sposoby, ta akademia ma w planie, w zadaniu wybudowanie czy zagospodarowanie działki z możliwością wybudowania pełnowymiarowego boiska z zapleczem na razie kontenerowym, bo oczywiście nie mówimy o budowie, no więc też muszą wiedzieć, jaka jest wola, tak, Rady, bo żeby na pewno będą również starali się o skorzystanie z dofinansowania. Stąd też no, najpierw muszą wiedzieć, która z gmin, bo nie jesteśmy jedyną gminą, która tak naprawdę tutaj została poproszona o złożenie woli, bo myślę, że z tego co wiem, gmina Giżycka bardzo chętnie za darmo dzierżawi swoje, odda boisko, żeby tylko dzieci i młodzież mogły odbywać zajęcia. Mam tam jeszcze jedno pytanie, jaką korzyść miejscowi będzie miała z tego? Dzieci będą mogły korzystać z zajęć. Dzieci mogły korzystać jeżeli jakoś... będzie to jakaś forma popołudniowa zorganizowanych z korzystania z tego boiska, to myślę, że nie będzie tutaj problemu. Na pewno nie będzie na zasadzie, proszę Państwa, nie wyobrażajmy sobie, jeżeli ktoś wybuduje obiekt, jest za niego odpowiedzialny, że będzie możliwość tak wchodzenia, wychodzenia kiedy się chce, grania w piłkę kiedy się chce, bo tam będą prowadzone zorganizowane zajęcia dla grup dzieci. Także pewnie z naszych szkół. W związku z tym no,
pewne ustalenia tutaj także z... Ale nie mówię, czy poza tym coś, jakieś korzyści miejscowe przynajmniej będzie miała z tego. No to jak proszę mi określić, czego oczekujecie Państwo, a my to zawrzemy w umowie. Jak wiadomo, my nic nie możemy skorzystać z pomocy gminy. Jest taka sytuacja prawna, że nic nie możemy. Bo cała miejscowość jest w rękach prywatnych. I ona dewastuje się. Nie możemy skorzystać z funduszu sołeckiego, bo są, to są środki publiczne. Nie, nie, tutaj nieprawdą pan mówi. Możemy zrobić tylko siedlicę. Jeżeli chcieliście Państwo, Państwo naprawiać drogi między blokami, które są Waszą własnością, no to przepraszam bardzo. No to nie mówmy, że nie można skorzystać. Korzystacie Państwo i to dużo więcej, jeżeli inne miejscowości ze środków sołeckich na remont świetlicy, bo muszę panu powiedzieć, że przekroczyliście w pewnym momencie też środki przeznaczone i musieliśmy tutaj dużo główkować, żeby państwu dopomóc w tym remoncie. To nie jest tak, że nie korzystacie z tych środków. Ale natomiast poza tym żadnej pomocy nie mamy, chodzi na właśnie te drogi między blokami. No ale my nie możemy dofinansować drogi między blokami, które są państwa własnością. Ale szanowni państwo, środki z funduszu sołeckiego są to środki z urzędu gminy i mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na majątku należącym do urzędu gminy. No. Nie. Natomiast panie Krzysztofie. I dlatego jesteśmy specyficzną miejscowością, gdzie nie możemy skorzystać. I teraz oddajemy bez wiedzy ludzi, rozmowy z ludźmi, działkę. Żadnych konsultacji. Jeżeli jesteście Państwo, proszę Państwa, cały czas podkreślam, to jest podjęcie woli. Jeżeli Państwo chcecie korzystać z tej działki, to ja dziwię się, że przez 2 lata żaden mieszkaniec Rudy tam się nie pojawił, żeby cokolwiek zorganizować, czy zadbać, czy przynajmniej uporządkować tą działkę. Tam jest totalne zaniedbanie. Ja bardzo proszę o ciszę. To jest tylko powtarza. Na przykład gminni. Panie radny, przy głosie jest pan radny Dominik. Bardzo proszę, panie radny. Ja mieszkam tutaj od 2001 roku. Do Giżycka często nawet i dwukrotnie jeżdżę. Na tym boisku nie widziałem grających osób już przynajmniej 10 lat. Nie zgodzę się tutaj, to jest teren gminny i gdyby wolą mieszkańców było zagospodarować, to te boisko z funduszu sołeckiego by funkcjonowało. Wiem, że jakiś zryw był chyba z 5-7 lat wstecz. No 10 może gry, ale 5 lat. Że te osiki zostały wycięte, ale to praktycznie na jeden sezon, bo w następnym roku już ponownie porosły. Raz, że bardzo brzydko świadczy nawet przy drodze krajowej taki gąszcz. Ja jestem osobiście, moje zdanie, za, żeby coś się działo, ile my, ale to już gestia pani wójt, mieszkańców, prawnika, żeby tak skonstruować umowę, żebyśmy z tego też coś mieli. Nie chaszcze, nie gałęzie, ale boisko, gdzie dzieci biegają i co z tego wyniosło. Najpierw to trzeba zrobić konsultację społeczną, później przedstawić specjalizację obiektu i powierzchni i przystosowanie i tak dalej, określić cele i później poszukać sposobów wykorzystania tej powierzchni, a nie od razu oddawać dzierżawę dla firmy, która się zgłosiła jako pierwsza, bez żadnego przetargu, bez żadnych konsultacji społecznych, co jest najważniejsze. Ale tutaj nie ma konieczności żadnego przetargu, to nie procedura a to przy jest, dzierżawie jest taka sama. Bardzo. Gmina jest urzędników czy ludzi? Którzy mieszkają w tej gminie. No właśnie my tutaj o tym rozmawiamy. Przecież panie radny, przede wszystkim podkreślam, to jest tylko intencja. Dopóki nie ma podpisanej umowy, to nie ma żadnej dzierżawy. W tej chwili, czy ewentualnie byłaby taka chęć, czy jest taka wola, dlatego o to państwa pytam. I państwo, no to pana jest zdanie. Ja pytam tutaj obecnych 15 osób w radzie. Skład rady jest 15-osobowy, nie wiem, ile dzisiaj jest. 15-osobowy. Dokładnie. To nie jest oddania do dzierżawy, tylko przeznaczenia do dzierżawy. Błąd powstał dużo, dużo wcześniej, kiedy został pozwolenie, dostał pan Kozłowski na budowę na budowę tam restauracji i ograniczył przez to korzystanie dla mieszkańców Rudy z tego wojska. Do tej pory nie wpuszczają i przez to mieszkańcy stworzyli swoje boisko bliżej bloków i też, nie i też i tam już nie grają, bo nie ma tej idei. Dlatego ja wczoraj zajęłem takie stanowisko, nie inne, żeby promować swój klub, nie zatracić samej nazwy Olimpia, a nie wpuszczając właśnie innego przedstawiciela, który zrobi szkółkę
i po 10 latach będzie miał prawo pierwokupu, bo powie, że a czy on to zrobi, zagospodaruje, my nie wiemy, bo może tylko sięgnie po